planecie Poznań. Blisko 200 nauczycieli kształcących w zawodach technik logistyk i technik spedytor przyjechało do Poznania na 5. forum nauczycielskie zorganizowane przez Wyższą Szkołę Logistyki. W siedzibie uczelni przez kilka godzin omawiali zmiany w podstawach programowych, nowe podręczniki i przebieg projektów unijnych. Były też warsztaty i rozmowy na temat ogólnopolskiej olimpiady logistycznej. Nasza konferencja jest corocznym podsumowaniem pomocy, jaką uczelnia oferuje nauczycielom. Ma też na celu poprawę edukacji logistycznej w szkołach ponadgimnazjalnych, mówi Wojciech Zalewski, rzecznik prasowy WSL. To już 5. edycja Forum Nauczycielskiego. Wynika ona z tego, że nauczycielom zależy na tym, aby to kształcenie w zawodzie technik logistyk czy technik spedytor rozwijało się z roku na rok. Stąd co roku mamy tutaj w ostatni piątek lutego nauczycieli kształcących w zawodzie technik logistyk, technik spedytor. Dzisiaj jest ich ponad 160 osób. Są gorące dyskusje na różne tematy, na temat współpracy Wyższej Szkoły Logistyki z tymi nauczycielami. Jest wystąpienie na temat kształcenia w Niemczech, na temat nowych podręczników, wycieczek do WSL, olimpiady logistycznej. Przede wszystkim zaczęliśmy od pozyskiwania przez WSL pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach pomocy nauczycielom kształcącym w zawodach technik logistyk, technik spedytor, którzy wykorzystują to jakby w swojej codziennej pracy z młodzieżą. Wyższa Szkoła Logistyki pozyskuje materiały dydaktyczne od firm logistycznych. Dzięki naszej współpracy partnerskiej pozyskujemy różnego rodzaju schematy, zdjęcia, przekazujemy nauczycielom, dzięki temu oni mogą uczniom pokazywać takie praktyczne zastosowania, mają dostęp do tego, bo na co dzień nie jest to takie proste, więc od tego zaczynaliśmy. Nowości dotyczące studiów w Wyższej Szkole Logistyki, to był temat drugi. My realizujemy od kilku lat studia podyplomowe dla nauczycieli, którzy kształcą w zawodach technik logistyki, technik spedytor. Te studia mają uzupełnić ich wykształcenie z zakresu logistyki, bo często bywało w Polsce tak, że nauczyciele stawali przed koniecznością prowadzenia zajęć w takich przedmiotach logistycznych, nie będąc specjalistami wykształconymi jakby stricte w tej dziedzinie, tylko na przykład ucząc innych przedmiotów. Stąd powołaliśmy takie studia. W tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji trzeciej edycji. Potem rozmawialiśmy na temat wycieczek do Wyższej Szkoły Logistyki. W tej chwili już ponad 100 wycieczek zrealizowaliśmy. Te wycieczki są bardzo atrakcyjne dla szkół, dlatego że one są bezpłatne. Szkoła przyjeżdża z młodzieżą. Realizujemy taki wykład z zakresu oferty edukacyjnej WSL, potem wykład logistyczny, zwiedzanie laboratorium automatycznej identyfikacji RFID. Potem jedziemy do jakiejś firmy logistycznej, która pokazuje swoje rozwiązania praktyczne, czyli na przykład co się dzieje z paczką po nadaniu jej firmie kurierskiej, jak ona tam trafia do tej sortowni, gdzie tam jedzie, automatyczne magazyny drobnicowe, nowoczesne oprogramowanie z zakresu spedycji, czyli takie nowoczesne elementy logistyki. I dlatego te wycieczki są bardzo atrakcyjne. Szkoły nie mają jakby kosztów żadnych po swojej stronie. Chętnie przyjeżdżają z młodzieżą. To jest taki kontakt z praktyką, którego nie mają na co dzień. Podsumowaliśmy, jak to wyglądało w ubiegłym roku, czyli od ostatniego forum nauczycielskiego, czyli od lutego. No to był najaktywniejszy rok z naszej strony. Pokazaliśmy, jak wygląda harmonogram spotkań na przyszły rok do przodu, do kolejnego lutego, tym razem 2012 roku. I powołaliśmy nowości, czyli na przykład program Log Meeting, spotkania i warsztaty w Wyższej Szkole Logistyki, w ramach których oprócz takich tradycyjnych wycieczek zapraszamy tych uczniów z nauczycielami na spotkania otwarte, na warsztaty z zakresu wystąpień publicznych, z zakresu oczekiwań firm logistycznych wobec pracowników giełd transportowych, różnego rodzaju rozwiązań, które mogą mi się przydać, które są stycznością z praktyką dla tych młodych ludzi. No i poza tym mówiliśmy również przy tej okazji o konkursach skierowanych dla młodzieży, dlatego że taki target, te blisko 200 osób, które są nauczycielami na co dzień, są dla nas znakomitym sposobem na dotarcie do setek uczniów w szkołach, którym proponujemy różnego rodzaju konkursy i oni chętnie z tych konkursów korzystają. Potem przeszliśmy do projektów unijnych. Realizujemy dwa duże projekty unijne w współpracy ze szkołami średnimi. To jest projekt Wirtualne Laboratoria Sukces Innowacji, projekt Wielkopolska musi wiedzieć. Te wirtualne laboratoria polegają na tym, że szkoły testowe, 49 w tej chwili szkół, a w przyszłości mamy nadzieję, że wszystkie szkoły w Polsce, realizują zajęcia na przedmiotach laboratorium logistyczno-spedycyjne i laboratorium magazynowe w oparciu o oprogramowanie stosowane na co dzień na rynku. To jest oprogramowanie iScala,
oferowane przez firmę Epicor. I innowacyjny jest to projekt o tyle, że to oprogramowanie dostępne jest przez szerokopasmowy internet. Jest zainstalowane na serwerach naszego partnera firmy L-Systems w Pile i jest dostępne przez internet dzięki tym łączom światłowodowym, co jest innowacją, bo jakby do tej pory w ten sposób się nie kształci. Drugi projekt Wielkopolska, musi wiedzieć, ma na celu skojarzenie dwóch stron, czyli absolwentów szkół o profilu technik logistyk bądź technik spedytor z potencjalnymi pracodawcami. Okazuje się, że firmy logistyczne chętnie zatrudniałyby również już osoby po szkole średniej, ale warunek jest jeden, te osoby muszą być przygotowane do pracy. Dzisiaj w Polsce jest tak, że oczekiwania jakby firm logistycznych nie pokrywają się z tym, w jaki sposób szkoły kształcą. To jest niestety dość powszechne i dzięki temu projektowi dochodzi do takiego dopasowania, czyli firmy udzielają się w kierunku kształcenia w taki sposób, że szkoły będą bardziej przygotowane, będą lepiej przygotowywać do absolwenta do potencjalnej pracy. Czyli omówiliśmy sobie jakby te projekty unijne. Powiedzieliśmy również o nowych podręcznikach dla szkół średnich, dlatego że przy współpracy Wyższej Szkoły Logistyki z Instytutem Logistyki i Magazynowania wydajemy szereg podręczników dla szkół średnich, z których na co dzień korzystają uczniowie. To są podręczniki logistyczne, ale również ostatnio na przykład podręczniki językowe, czyli język angielski w logistyce. Od zeszłego roku w tej chwili trwają prace nad niemieckim i rosyjskim, również w zakresie logistyki. Czyli jednym słowem, ta pierwsza część dotyczyła takiej najbliższej współpracy Wyższej Szkoły Logistyki. A propos porównania niemieckiej edukacji z polską, jak to wypadło? No to jest zupełnie inny system zdecydowanie, dlatego że Niemcy również kształcą na podobnym poziomie, to znaczy na poziomie takim zbliżonym do naszego technika logistyka czy technika spedytora, ale tam jest system kształcenia tak zwany dualny, to znaczy 2 dni w tygodniu uczniowie spędzają w szkole, a 3 dni mają zajęcia praktyczne w firmach i te firmy podpisują określone umowy. Dzięki tym umowom po skończeniu szkoły taki uczeń, a już później absolwent, ma zapewnioną pracę w takiej firmie, więc jest zdecydowanie bardziej praktyczny wymiar kształcenia w Niemczech. Natomiast tutaj prelegentka, która była, zaznaczała, że w Polsce jest bardzo duży potencjał, jest bardzo wiele szkół, które kształcą. To są w ogóle zawody, które rozwijają się bardzo dynamicznie. Liczymy tutaj na to, żeby ta współpraca była coraz bliższa, żebyśmy nawzajem korzystali z własnych doświadczeń. My z niemieckich, Niemcy z naszych. Jakby podręcznik na przykład do języka niemieckiego w logistyce jest też skonstruowany w taki sposób, aby zarówno polscy, jak i niemieccy uczniowie z tego korzystali. Konferencja to nie tylko wykłady i dyskusje, to także spotkania z partnerami uczelni, którzy na miejscu mieli swoje stoiska. Stoiska firm to jest w ogóle wsparcie naszych partnerów. My staramy się z firmami, z którymi jesteśmy bliżej, a mamy klub partnera i tych firm współpracujących z uczelnią jest bardzo dużo. Staramy się im proponować rozstawianie stoisk i przekazywanie różnego rodzaju materiałów, licząc na to, że jakby one też znajdą w tym korzyść. I rzeczywiście tak to wygląda, że firmy bardzo chętnie zatrudniałyby takie osoby, które kończą zawód technik logistyk bądź technik spedytor i dlatego się tutaj rozstawiają, żeby przekazywać informacje przydatne jeszcze w dokształceniu tych ludzi, czy informacje dotyczące współpracy z nauczycielami. One też cenią sobie dostęp nie tylko na uczelnie wyższe, które kształcą logistycznie, ale również w tych szkołach średnich, stąd jakby to te stoiska, które tutaj mam. Staże, praktyki, różnego rodzaju spotkania otwarte. Tych form współpracy jest bardzo dużo i one są różnorodne w zależności od tego, jaka firma z czym chce wyjść jakby do potencjalnych uczniów czy nauczycieli. Jednym z hitów Forum Nauczycielskiego było wystąpienie dr Elżbiety Hałas, pracującej na co dzień w Poznańskim Instytucie Logistyki i Magazynowania, czyli polskiej organizacji GS1. Przedstawiła ona możliwości zastosowania kodów kreskowych. Bardzo ciekawym wystąpieniem jest wykład na temat GS1. W Instytucie Logistyki i Magazynowania jest Centrum GS1, Polskie Centrum GS1, którego szefowa pani Elżbieta Hałas jest od niedawna szefową w ogóle GS1 w Europie. To jest bardzo duży sukces i powód do dumy nas, poznaniaków tutaj w szczególności. To jest jednostka, która odpowiada za kody kreskowe w Polsce między innymi, czyli jakikolwiek kod kreskowy nie weźmiemy do ręki, jakikolwiek produkt w Polsce i widzimy tam kod kreskowy, to wiemy, że ten kod wyszedł z Instytutu Logistyki i Magazynowania, z pewnością
tutaj został nadany. To, co od 5 lat robimy wspólnie z 214 szkołami ponadgimnazjalnymi kształcącymi w zawodach technik logistyk i technik spedytor, to unikatowy w skali kraju program współpracy uczelni wyższej ze średnim szkolnictwem zawodowym. Tworzymy już pewnego rodzaju społeczność. Wspólnie pracujemy w ramach projektów, podnosząc jakość kształcenia. A raz do roku podsumowujemy współpracę. Mówi o 5 forum Wojciech Zalewski. Z Wyższą Szkołą Logistyki współpracuje 214 szkół z obszaru całego kraju. Najwięcej jest z Wielkopolski. To wynika z tego, że dużo szkół kształci tutaj, gdyż w Wielkopolsce jest bardzo rozwinięta logistyka. Te szkoły podejmują kształcenie w takich obszarach, w których absolwenci mogą łatwo znaleźć pracę. Tam, gdzie silna jest logistyka, tam więcej jest tych szkół o profilu technik logistyk, technik spedytor. Stąd na przykład Ściana Wschodnia ma zdecydowanie mniej, chociaż też już zaczynają powstawać. A my tą ofertę kierujemy do każdej szkoły, która jest technikum logistycznym bądź technikum spedycyjnym, chce się rozwijać pod kątem współpracy. Te szkoły czasami same do nas trafiają nawet, dlatego że rozpoczynaliśmy od tego, że my kierowaliśmy do nich propozycję tego, żeby przyjechali do nas na forum, żebyśmy dyskutowali, co możemy dla nich zrobić, w jaki sposób możemy się zaangażować w program współpracy. A w tej chwili to jest tak, że program już bardzo silnie sam się toczy i szkoły, które zaczynają podejmować kształcenie bądź nauczyciele, którzy szukają różnego rodzaju materiałów, pomocy dydaktycznej, trafiają bezpośrednio na naszą stronę, dzwonią, pytają się, o co chodzi z programem, mówią, że gdzieś tam słyszeli, chcieliby się dołączyć i bardzo chętnie witamy wszystkich od północy po południe. Będziemy kontynuować tą inicjatywę z pewnością co roku, dlatego że to jest taki moment kulminacyjny tej corocznej współpracy. My stale współpracujemy z miesiąca na miesiąc, tygodnia na tydzień właściwie, bo i gościmy szkoły tutaj, my jeździmy do szkół i współpracujemy w ramach projektów i oprogramowania, i podręczników, także tych obszarów współpracy jest bardzo dużo, a Forum Nauczycielskie jest taką konferencją, w której raz w roku ci nauczyciele do nas masowo zjeżdżają, podsumowujemy wszystkie etapy, dyskutujemy o tym, w którą stronę iść na bazie współpracy i dzisiaj możemy się pochwalić tym, że jest to unikatowy w skali kraju program współpracy uczelni wyższej ze średnim szkolnictwem zawodowym. Z tego, co ja się orientuję, żadna uczelnia w Polsce na taką skalę nie współpracuje ze średnimi szkołami, co Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. 214 w tej chwili szkół aktywnie współpracujących z nami, bardzo duże zaangażowanie uczelni w kierunku poprawy jakości kształcenia w szkołach średnich, podnoszenia tej jakości z roku na rok, dlatego że jak już naprawdę będziemy na wysokim poziomie, to i tak nie będziemy odpuszczać, będziemy rwali ten wózek do przodu. I tak tutaj Centrum Kompetencji jakby logistycznych i na poziomie wyższym, i na poziomie średnim w Poznaniu, myślę, w Wyższej Szkole Logistyki będzie trwać nadal z roku na rok. Wiemy już, jak forum podsumowują organizatorzy z Wyższej Szkoły Logistyki. Teraz sprawdźmy, jak spotkanie podsumowują jego uczestnicy, czyli nauczyciele. Na początek Krzysztof Celka z Zespołu Szkół Odzieżowych w Gnieźnie. Co daje panu forum, uczestnictwo w forum nauczycielskim? Pozwala utrzymywać bliski kontakt z Wyższą Szkołą Logistyki, z nauczaniem na wyższym poziomie niż w szkołach średnich i równocześnie utrzymać kontakt, spotkać się z pracodawcami, z liderami branży logistycznej, które tutaj w Poznaniu funkcjonują. Forum jest zawsze na bardzo wysokim poziomie, zresztą Wyższa Szkoła Logistyki bardzo intensywnie wspiera szkolnictwo średnie, szkolnictwo techniczne w zakresie technika logistyka, technika spedytora. Informacje, które tutaj otrzymujemy, oczywiście przekazujemy uczniom, również materiały dydaktyczne, które dzięki szczodrości firm, które współpracują z Wyższą Szkołą Logistyki, no i samej Wyższej Szkoły Logistyki, są wykorzystywane u nas na zajęciach, dzięki czemu nauczanie w zawodzie technik logistyki jest nauczaniem bardzo praktycznym, a nie teoretycznym. Szkolimy specjalistów, którzy powinni być dopasowani do rynku pracy, więc punktem wyjścia powinno być firma, pytanie do firmy, co uczeń powinien wiedzieć, a nie wymyślenie sobie z głowy, co uczeń powinien wiedzieć i liczenie na to, że firmy się do nas dopasują. Firmy się nigdy nie dopasują do szkół, to szkoły muszą być elastyczne i dopasowywać się do firm. Czy uczniowie po skończeniu technikum logistycznego idą na wyższe uczelnie, czy już szukają pracy od razu po technikum? Z tym bywa różnie. No, część uczniów idzie na wyższą uczelnię, aby kontynuować swoją edukację. Część idzie do pracy i studiuje zaocznie. No a są tacy, którzy mają już ten zawód, nie chcą się więcej uczyć, mają już dosyć szkoły, a mają fach w ręku i mogą znaleźć atrakcyjną, dobrze płatną pracę. W sumie obserwując rynek pracy, mimo iż obecnie troszeczkę jest taki zastój gospodarczy, to jednak w zawodzie logistyka cały czas zapotrzebowanie na pracowników jest dosyć duże i rośnie. Kamila Czerniak, jestem wicedyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy. Jestem tutaj pierwszy raz i bardzo zaintrygowały mnie zagadnienia, które są realizowane na tym forum. Jeśli chodzi o moje doświadczenia, to szczególnie jestem zainteresowana współpracą szkół zawodowych i przedsiębiorcami, którzy ewentualnie mogą zapewnić tam miejsca praktyk.
dla naszych uczniów Technikum Logistycznego. Na tym forum udało nam się nawiązać kontakty z tymi przedsiębiorcami, którzy wystawiali się tutaj i mam nadzieję, że te spotkania zaowocują właśnie zorganizowaniem praktyk dla naszych uczniów. Leszek Jóźwik z Zespołu Szkół Ekonomicznych z Międzyrzeca Podlaskiego i uczę przedmiotów logistycznych właściwie w zakresie transportu w Technikum Logistycznym i w Techniku Spedycyjnym. Które to forum, w którym Pan uczestniczył? Piątek. Na każdym uczestniczyłem. Jeszcze przed forum miałem kontakt na targach Taropaku z przedstawicielami właściwie Instytutu Logistyki i Magazynowania i tam od tego momentu rozpoczęła się ta ścisła współpraca. Byliśmy z młodzieżą na targach na Taropaku. W tej chwili współpraca polega na przygotowaniu szeregu materiałów dydaktycznych, pomocnych dla nas, uzupełnianiu tych materiałów, no i w razie jakichś tam problemów uwzględnianiu naszych uwag przy opracowywaniu kolejnych. Wioletta Cichomska-Capińska. Jestem nauczycielką Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli, województwo lubuskie. Jestem uczestnikiem forum każdego roku. Co roku chętnie się spotykam tutaj i z wykładowcami, z kadrą szkoły, jak i również z moimi kolegami, koleżankami ze studiów podyplomowych. Bardzo dużo nowych doświadczeń przywożę za każdym razem z każdego forum do swojej pracy, przekazując oczywiście dyrekcji i uczniom wszystkie nowości, o których się tutaj dowiem i na temat kształcenia, i na temat możliwości, które mogą być dla uczniów w przyszłych latach nauki, jak na przykład stworzenie nowych laboratorium dla potrzeb dydaktycznych, jakie materiały, podręczniki, które nowe wychodzą, także bardzo dużo ciekawych informacji można przekazać. Jak wygląda współpraca między WSL-em a Pani szkołą? Bardzo dobrze, dlatego że mogę z uczniami przyjechać na wycieczkę. W tym roku również szkolnym byłam z uczniami tutaj. Chętnie uczniowie zwiedzali i szkołę pod kątem przyszłego kształcenia się w niej, jak i również zobaczyć na własne oczy, jak wygląda produkcja w firmach, które udostępniły swoje mury do zwiedzania. Uczniowie są zadowoleni? Bardzo. Bardzo są zadowoleni i chętnie przyjeżdżają ze mną. Forum nauczycielskie odbywa się w Wyższej Szkole Logistyki już od 5 lat. Informacje o tym, jakie tematy w tym czasie poruszano i kto gościł na spotkaniach, znaleźć można na stronie wsl.com.pl. Słowotok.